Ha! Nasza nowa jednostka mobilna policji odniosła pierwszy sukces. Odechce się chodzić po lasach, złoczyńco! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale 7743, czyli mobilna jednostka policji. Moi drodzy, jest to zestaw nie najmłodszy, nie najstarszy, bo widzimy się w serii KBL, czyli seria, która jednak wspomina starsze rzeczy, rzeczy, których już nie mamy w regularnej sprzedaży zazwyczaj, no i sprawdza po prostu, czy kiedyś faktycznie było lepiej, czy kiedyś było fajniej w LEGO, czy kiedyś było ciekawiej, no i ogólnie, czy dzisiaj jest gorzej właściwie. Mogła ta seria się nazywać tak naprawdę... CDJG. Czy dzisiaj jest gorzej? CDJG, okej. Ale nie będzie się tak nazywać, moi drodzy. 7743, jeszcze raz przypominam, zestaw kilka lat ma, ale nie jest jakiś taki starszy. Chyba około 10 lat będzie, moi drodzy, miał. Więc mówię, nie jest taki znów bardzo stary. Jednak jest to zestaw, który co jakiś czas wraca nam do sprzedaży w odmienionej wersji. Na przykład na moim sklepie aktualnie znajdziecie jeszcze taki zestaw. Również tutaj chyba aktualnie jest coś takiego. Zawsze taka jednostka mobilna, czyli taki długi tiras się pojawia. Moi drodzy, w ścisłości od razu powiem, tutaj powinien być jeszcze do niej budyneczek, ale budyneczku niestety w swoim miksie nie miałem. Miksie, ponieważ zestaw trafia na mój sklep przystanklocków.pl. Trafił właściwie, może jeszcze jest w sprzedaży, ale może już się sprzedał, nie wiem. Dobre zestawy sprzedają się szybko, a to jest dobry zestaw. Jednak jeżeli wam tęskno i chcecie zobaczyć faktycznie, jak ta budynek wyglądał, no to właściwie identyczny zrobiły podróbki LEGO i było na moim kanale podróbkowym, czyli WTF Kloc. Recenzję znajdziecie tutaj, więc ten budynek był praktycznie identyczny, więc możecie go obejrzeć tylko z podróbek. Ja jednak nie chcę stracić tak fajnej okazji i ten zestaw chciałem zrecenzować, ponieważ uważam, że tutaj to auto jest najważniejsze, ponieważ uważam, że może mi się nie trafić już w przyszłości w miksie, a nie chciałbym takiej szansy stracić, moi drodzy. Nie traćmy więc czasu, jednak go sobie omówmy. W zestawie mieliśmy czterech policjantów, klasyka policyjna sprzed 10 lat, bo tak wtedy wyglądali policjanci, czyli jeszcze w czarnych uniformach, z oznaką na klacie, krawacik, tacy bardziej oni biurowi, bym powiedział, byli niż ci dzisiejsi, którzy są terenowi. Mówię, krawacik, guziczki, tu z tyłu nic, to był jeden policjant, drugi policjant, okularki, taki trochę jak agent Smith z Matrixa, ale również porządny, widzicie, odznaka tutaj, krawacik, tylko brak złotych guziczków. Trzeci, nawet ten jeżdżący na motorze, który jest terenowy, jak widzicie, również odznaka, krawacik, no zdecydowanie zbyt eleganccy oni byli, jak na taką policję, bym powiedział. Stricte jak biurowi, mówię, policjanci siedzący za biurkiem, a nie ci terenowi. No i w zestawie również mieliśmy jeszcze złodzieja, który, no oczywiście nie był z złotymi guzikami, złote guziki to on kradł, no i złote zęby, jak widzimy, on kradł, mam bardzo ciekawy uśmiech, bardzo ciekawy wyraz twarzy, wraz właśnie ze złotym zębem. Natomiast reszta to już klasyka złodziejska, tak można by tutaj rzec. Tutaj dwa pachołki, jeden słupek, kładzik, na którym można było jeździć i oczywiście ścigać przestępców, wyglądał tak. Śmiesznym elementem, powiedziałbym, był ten element tutaj zrobiony, to z nie wiem, kogut czy co. Również tutaj, oj, odpadło radyjko. Tu powinien być chyba jeszcze jeden, wiecie, klocek trzymający albo radyjko, albo kajdanki, raczej kajdanki. A tu z przodu, o, widzicie, taki jeszcze też sygnalizator raczej, bo nie oświetlenie, oświetlenie byłoby żółte. No i to jest taki kładzik do ścigania. Natomiast jeżeli liczycie, że on gdzieś nam na przykład wyskoczy stąd z tego auta, to się przeliczyliście, bo nie wyskoczy nam niestety stąd. A to by w ogóle było piękne, gdyby gdzieś tutaj było coś takiego ukryte, że mówię, można tutaj coś wyskoczyć i frut. To by było w ogóle cudownie. Moi drodzy, jednostka policji wygląda tak, że o, może stać tak i w sumie nic jej nie trzeba, ale jeżeli się boimy, że wygląda to wtedy brzydko, a na przykład zaraz o, przyjdzie nasz wujek policjant i on powie, co to za brzydką policję masz w domu, stryjek, czy czekajcie, brat albo bratanek, albo ktoś, to spójrzcie, mamy tutaj pod spodem, o, taki oto schowany klocek, który można było przyczepić tu spod spodu i wtedy nam nagle jednostka mobilna policji wyglądała znacznie ładniej. Już łatwo montuję to na waszych oczach. Czekajcie, bo to nie jest tak łatwo przymontować. Tutaj, o, wyglądało to wtedy tak i mogło sobie stać spokojnie. A przemocowałem to po to, by omówić z wami teraz autko. Niestety posiada ono naklejkę, jak widzicie, czy tu, moim zdaniem zupełnie zbędne dla tego zestawu. Natomiast bardzo fajnie, natomiast zostało na pewno wykonane, spójrzcie, ten element tutaj. Ja się zastanawiałem, budując, co to będzie, czemu to jest tak zrobione, a spójrzcie, mamy tu miejsce na stópkę, jakże genialnie zrobione. Aż szkoda, że nie mamy tutaj drzwi, by było to zdecydowanie bardziej realne. Również lusterka tutaj zostały zrobione w taki sposób, albo klamki, chyba może klamki, bo jednak lusterek tu u góry powinny być robione, a jeżeli to są lusterka, to chyba ciężko temu kierowcy patrzeć, wiecie, przez te lusterka. To znaczy, by musiał się jakoś tak, wiecie, przez tą szybę śmiesznie, czekajcie, wychylać. O, tak musiał się by patrzeć w dół, wychylać przez tą szybę, żeby zobaczyć, co tam jest na lusterkach. No raczej byłby to słaby akcent. Tu również łopata, prawda, no czasem bywa tak na pościgach, że przestępcy się przypadkiem zaszczeli, coś trzeba zrobić ze zwłokami. Nie no, żartuję, aczkolwiek naprawdę zastanawiam się, po co tu jest ta łopata policjantom. Naprawdę...
Może, nie wiem, serio, ale to jedyne co przypomina mi te zwłoki. Moi drodzy, także tu nie mamy niestety drzwiczek. Również tu jeden duży element, do którego jesteśmy przyzwyczajeni już do dzisiejszych City i środków autku spójrzcie, to znajdziemy. Tu jest bardzo ciekawe, nie spytacie mnie po co? No właśnie, po co można by zapytać? Ja wam odpowiem po co. Po to. Dlaczego nie zostały tu użyte klocki z jednej strony, tylko studowe? Nie wiem. Może wtedy jeszcze nie było jednostronnowych studowych klocków. No ale cóż, z kokpicie wygląda to słabo, tym bardziej, że już tak było, można było to czymś fajnym, ładnym wykończyć. No ale nie wykończono. Zamykamy sobie kokpit, ponieważ auto jest tutaj najsłabszym chyba elementem, no to nie będziemy się na nim specjalnie skupiać, bo skupimy się zdecydowanie na ciekawszym elemencie, jakim jest oczywiście tutaj nasza przyczepa. A jest ona nielicha, moi drodzy. Bowiem, no cóż, po pierwsze z jednej strony i z drugiej wygląda tak samo ładnie, gdyż jest ona, no niestety oklejona, ale wygląda to ładnie. Jeżeli chcieli być oni inkognito, to chyba coś nie poszło, bo widać kilometraże, to jest policja. Jak już widzieliście, z przodu mamy tutaj otwierane drzwiczki, właściwie możemy je otworzyć na oścież i z jednej i z drugiej strony. Także możemy tutaj przelot, więc możemy jakieś akcje filmowe robić, wiecie, takie siu, że na przykład jedzie policjant na kładzie i siu, przeskakuje, siu, tylko trzeba trafić, siu, a za pierwszym razem. Moi drodzy, także tutaj możemy pochować jakieś graty i tak dalej. Jeżeli się przyjrzycie, widzicie, że z tyłu mamy również coś podobnego, natomiast to z tyłu różni się tym, że możemy to właściwie wysunąć, moi drodzy, w całości. Tutaj powinny być przypięte kajdanki i zastanawiam się, czy to też może być jakieś skrytka na złodzieja. No właśnie, mimo wszystko brakuje mi tutaj w tym wozie miejsca do przewożenia tego złodzieja, ale zaraz otworzycie i zobaczycie, że nie ściemniam tutaj. Mogło nam się tutaj otworzyć jeszcze to w pełni i wydaje mi się, że właśnie to byłoby takie miejsce na złodzieja, tym bardziej, że tutaj mamy kraty jeszcze, przez które można na niego spojrzeć właściwie z auta i są to, jak widzicie, podwójne kraty, ponieważ tu jest krata i krata jest też tutaj. A zaraz się temu jeszcze przyjrzymy. Tutaj również tu mamy naklejkę, rejestrację, dach to klasyka dachostwa, no bo w sumie czy są jakieś dachy spektakularne? Chyba nie. Tutaj mogliśmy sobie chycić, patrzcie jak ładnie mogliśmy za to chycić i otworzyć sobie nasz środeczek. Jeżeli byłoby wam mało, mogliśmy dokładnie to samo zrobić z drugiej strony. O, on się unosił z dwóch stron, także mogliśmy go sobie również na wylot otworzyć i spójrzcie, jaki fajny środek nam się ukazywał. Jedno stanowisko komputerowe, klawiaturka, monitor, fajnie, można grać w pasjansa, albo w LEGO City Undercover, którego grałem na moim kanale gamingowym. Fascynująca gra o policjanta, który jest tyle akcji, że hej, humorku jeszcze więcej, że hej, a mojego gadania jeszcze więcej, że hej. Jeżeli lubicie więc LEGO Policję i LEGO gry policyjne, zapraszam was na mój kanał gamingowy, gdzie możecie obejrzeć już całkowicie skończoną przeze mnie kampanię gry LEGO City Undercover. Zapraszam i polecam. Sam Szymon Mętlewicz. Drugie stanowisko również posiada klawiaturkę, chociaż nie do końca wiadomo jest po co, gdyż ma tutaj jeszcze, widzicie, całkiem taki sprawny radar, no i na radarze to chyba się nie pisze, jeżeli się dobrze znam, ale mogę się znać źle, moi drodzy. Mamy również tutaj naklejkowo, że coś jedzie 51 km na godzinę, coś się porusza z taką prędkością, super namierzanie i tu jak widzicie jest ta podwójna krata. By jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bo mówię, to więzionko jest takie średnie, w sensie okej, oczywiście nam się tu hipol zmieści, nam się tu zło zmieści, nawet skuty, ale to jest takie, wiecie, trochę jeb go na pakę, kurde, związany, nie, że siedzisz, bo on tu nie usiądzie, nie? Nie, że siedzisz, jeb go na pakę, jedziesz, o turbulencje, o jakie kolejny, o jak trzęsie, o rady klockowskie, oj. No ja ci życzę, chłopie, powodzenia, byś dożył, prawda, do jazdu do komisariatu w takim wypadku. No cóż, aż się klapy pozamykały, moi drodzy. Tutaj może mieć jedną zamkniętą, wygląda to wtedy ładnie, efektownie, ale możemy oczywiście ją sobie otworzyć, zamknąć tą, bo zdecydowanie ten bok wygląda ciekawie, bo tu na przykład nie mam nic zadrukowane. Znaczy zadrukowane. Tu z drugiej strony ten jest dokładnie sam znaczek, czyli 51 na godzinę, czyli z dwóch stron to mamy zrobione. Tutaj jako posażenie latareczka. No i tu jeszcze na ścianach mamy nie tylko mapę policji, ale również taką klasyczną dla posterunków o tablicę, gdzie możemy robić krzyżyki i kreseczki i wklejać zdjęcia przestępców. Bardzo ciekawe klocki są te dwa i naprawdę mega wykorzystywalne mi się w mockach i nie tylko. O, w ogóle wypadł. No właśnie, jakby cię w ogóle zgubili po drodze, to patrzcie jaki niefart. Jakby to wypadło, bo to w żaden sposób, moi drodzy, nie jest przymocowane. To się wszystko ślizga, widzicie? Śliskie, śliskie. Więc to naprawdę, jeżeli będą jechali być źle i ich tak trochę weźmie w bok, to może wypaść i uciec. Oczywiście, może to mieć funkcje bawialne, fajne. Czemu nie, moi drodzy? No i cóż, jednostka mobilna policji LEGO City 7743 prezentuje się naprawdę fajnie. I przyznam wam się szczerze, że ja zazwyczaj ignorowałem tego typu konstrukcje. Ogólnie za policją jestem średnio, bo mam jej za dużo już, uważam, i po co mi więcej, ale gdy widzę takie konstrukcje, moje serduszko się raduje. Gdyż one są naprawdę fajne, ładne i ciekawe i chyba każdemu miastu potrzebne. Moi drodzy, no i może gdy przyjdzie jakaś nowa taka jednostka policji w City, jakaś fajna wyjdzie, to może ją sobie nawet zakupię, kto wie. A, bo naprawdę myślę, że każde miasto takiego czegoś potrzebuje. No tylko, że ja aktualnie miasta nie posiadam.
Dziękuję wam za kolejną wspólną recenzję. Mam nadzieję, że to się wam podoba. Jeżeli wam się to podoba, to koniecznie nadróbcie również inne recenzje z City, bo ich nie brakuje na moim kanale. By nie przegapić przyszłych recenzji z City, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. A cóż, jeszcze raz chciałbym was zaprosić serdecznie na mój kanał gamingowy, gdzie grałem sobie w LEGO City Undercover. Niesamowita gra. Proszę, nie przegapcie, bo naprawdę uśmiejecie się po pachy. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Bye!